Bielsko-Biała przywitała nas na bardzo urodziwym stadionie Podbeskidzia Bielsko-Biała, znacznie ładniejszym niż ten w Chomutowie, czy na przykład w Bośni i Hercegowinie. Naprawdę Polska ma piękne stadiony, ale my liczymy, że na tym pięknym stadionie nie będzie tylko piękny stadion, ale i piękna gra biało-czerwonych. Dziewczyny potrzebują tego awansu, potrzebują zwycięstwa z Czeszkami, muszą zagrać lepiej niż w Chomutowie. To może być taki kamień milowy w rozwoju kobiecej piłki, ale przecież warto marzyć. My przyjeżdżamy tu z nadziejami, chociaż podróż była różna, rozwaliliśmy lusterko po drodze, ale jesteśmy tu dla Was i oby po zwycięstwo. Przed nami hymn Polski. Witam Cię serdecznie, Asiu, chociaż jesteśmy wszyscy smutni po tym spotkaniu, bo naprawdę wyglądało to tak, jakby Polki zupełnie nie dojechały na ten mecz. W Chomutowie to było o wiele lepsze spotkanie w naszym wykonaniu. Co tutaj się stało na tym boisku? Ciężko to wytłumaczyć, bo ja tak po kilku minutach to właściwie zaczęłam się łapać za głowę i zastanawiać się, czy to jest mecz Czechy, Polska-Czechy, czy Hiszpania-Mołdawia, bo to tak wyglądało w pewnym momencie, że ten jeden stracony gol to było w sumie najmniej, co nas mogło spotkać. Przewaga w jakości gry po stronie Czeszek szokująca i ja tak sobie pomyślałam, Boże, ja z siebie wariatkę robię, bo ja tak opowiadam, że my tu mamy lepsze zawodniczki w lepszych klubach, a tu później ktoś patrzy na spotkanie i mówi, Jezus, no co to w ogóle jest? I ja absolutnie tutaj nie chcę opowiadać, że coś było nie tak z kwestiami ambicjonalnymi, bo ja zawsze będę powtarzać, że te dziewczyny wychodzą na boisko, dają z siebie wszystko, ale ja sama mam świadomość, że są takie dni, że nic ci nie wychodzi. I dzisiaj taki dzień był. Po prostu nic, kompletnie nic się nie kleiło. Gigantyczna nerwowość w naszej grze, to o tym trzeba wspomnieć, bo te błędy niewymuszone w defensywie, jakie były w kilku przypadkach, były wynikiem nie braku umiejętności, ale tego, że gdzieś tam głowa nie dojechała i to gdzieś boli jako całokształt, że my mając zawodniczki na wysokim poziomie i zespół na wysokim poziomie, w meczu, który miał być meczem życia dla tych dziewczyn, nie zagrałyśmy choćby, nie wiem, 60-70% tego, co możemy, co umiemy. Ja mówiłam przed spotkaniem sprzedać to, co mamy, to, co umiemy, sprzedać nasze umiejętności, a nie sprzedaliśmy dzisiaj nic. Witam serdecznie, panie trenerze. Byliśmy w Chomutowie, nie wyglądało to wcale źle. W sumie byliśmy równorzędnym rywalem, być może nawet momentami lepszym. Czy dziewczyny miały jakieś problemy właśnie z udźwignięciem tego psychicznie? Bo to tak wyglądało właśnie, jakby były zupełnie gdzieś spalone wewnętrznie i nie wiem, czy po prostu czasami, jeżeli motywacja jest za duża, no to po prostu się człowiek spala. Czy to był ten element? No nie powiedzieć, wyglądaliśmy w treningu dobrze. Ten pierwszy mecz też wyglądał nieźle. Mieliśmy słabe wejście w mecz, ale potem uzyskaliśmy animus i budowaliśmy grę. Druga połowa była bardzo dobra. Chcieliśmy tak grać jak w drugiej połowie, ale tutaj mi się wydaje, że kluczem była to ta pierwsza sytuacja, która jest złe przyjęcie i sytuacja 1-1. Ona natychmiast zmieniła szalę mentalną, że zaczęliśmy się bać, a Czeszki uwierzyły, że tutaj jadą jak po swoje, bo miały od razu pierwszą sytuację. Nam nie udało się tego momentu wyczekać, nie udało nam się, mimo że mieliśmy tam dwie akcje, żeby pograć.
to gdzieś pojawiła się panika, nagle nikt nie chciał grać tej piłki. Czeszki też chyba górowały trochę jednak fizycznością, patrząc na ten zespół. Tak to przynajmniej wyglądało nawet w ciągu tego dwumeczu i trochę lepiej chyba operowały piłką, nie wiem. No tak to przynajmniej wyglądało zupełnie z trybun. Nie byliśmy tutaj od porządku, my nie byliśmy tutaj faworytem. My chcieliśmy dokonać pewnego przełomu. Mówiłem dziewczynom, my jesteśmy z trzeciego koszyka, Czeszki są z drugiego koszyka. Tam są zawodnicy, którzy na co dzień grają w lidze mistrzów. Sparta, Slavia, 7, 13 miejsce, a my chcemy do tej Ligi Mistrzów kiedykolwiek się dostać, do tej grupy, na którą my są, bo nasz mistrz jest na 36. Więc tutaj chcieliśmy o pewnych rzeczach nie mówić, bo nie chcieliśmy też deprecjonować, no ale trzeba też uszanować przeciwnika, bo faktycznie przeciwnik grający fizycznie, ale przeciwnik, który jest też dobry piłkarsko. Natomiast no, ta druga połowa pokazała, że jak podejdziemy za Gimiszem, że powalczymy, pobiegamy, to też jesteśmy z takim przeciwnikiem w stanie pograć. Pytanie, i to na tym się zastanawialiśmy, czy byliśmy w stanie zagrać tak 90 minut. W takim układzie. Mieliśmy dwie strategie. Pierwsza to była taka, żeby poczekać, pograć trochę z kontry, a jak nam nie pójdzie, będzie bramka, to spróbować tą drugą. Teraz po meczu moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy należało grać tej drugiej. No, ale jakbyśmy w tej drugiej też straciliśmy bramkę i byłaby pretensja, dlaczego żeśmy to zmienili, skoro to w tej chwili zawsze działało, wyszlibyśmy na idiotów. Więc tutaj nawet patrząc z tej strony, nie żałuję tego, żeśmy tak zrobili. Żałuję tylko, że tak fatalnie żeśmy weszli, żeśmy fatalnie weszli w mecz. No mówię, no to wynika z tego, że gdzieś tam to pierwsze zagranie, i które zawsze nam dobrze gdzieś wychodziło, chcieliśmy to kombinacyjnie zagrać, no ale potem nie potrafiliśmy się z tego odcząsnąć. Dobrze była Kasia, bo wyciągnęła trzy fantastyczne sytuacje. Gdyby nie ona, to byłoby dużo, dużo więcej. I to chyba tyle. Czeszki w tym spotkaniu były dwa razy lepsze. Lepiej operowały piłką, a także lepiej radziły sobie po prostu z techniką. Nie ma co ukrywać, że polskiej reprezentacji jeszcze wiele, wiele brakuje do najlepszych. Trener Stępiński na konferencji mówi wprost, zabrakło mi trzech najważniejszych zawodniczek i to było niestety widać. Teraz liczymy na zwycięstwo praktycznie, no bardzo mało prawdopodobne, z Hiszpanią właśnie tam, na wyjeździe. Ale nawet to zwycięstwo może nie dać awansu.